go. Tadeusz spisuje pamiętnik ze swych wędrówek po klasztorze tajemnym, opuszczonym. Klimat miejsca urzeka architekta. Sceneria rozległa i mroczna legenda. Bluźnierczo. Projekcje i sekret. Ruin na anatemie rodzi obsesję. Powiadano, że wieczorami na ruinach straszy, zwłaszcza w porze wiosennej słychać śmiechy kobiece. Na ścianie u siebie widzi cienie klucz, który w ruinach znajdzie. Jest i kradcień. Trzeci wygląda na chcielnicę z wynurza jącym się penisem. Świętokradcze wizje. Projekcje i sekret. Ruiny na anatemię rodzi obsesję. Klucz pasuje do wrót perwersją zdobnych. Na gimnich mniszkę chłoszczę mdlejącą z rozkoszy. Jest i czarna msza oraz fiuta adoracja. Śnieżko zostawia otwarte drzwi na miesiąc. W międzyczasie na ścianie widzi mniszkę piękną. Odkryte pomieszczenie jest grobowcem kości dzieci. Śni mu się owa mniszka w towarzystwie procesji niosącej małe ciała owinięte w całunach. Mniszka wskazuje na niego. On na jawie wraca do wydawca pamiętnika Śnieżki. Opisuje, że autor nie przeżył konfrontacji z projekcjami znalezionych za kratami, z czaszką wciśniętą między